To też pora przywitać mojego szlagierowego gościa. Dzisiaj w studiu, zgodnie z moją zapowiedzią, laureat szlagieru za 2022 rok, czyli uczestnik Szlager Top Festiwalu, Chris Oxford Duo. Witam cię gorąco, witam cię serdecznie. Witam cię, Sebastian, bardzo mi miło po raz kolejny. I witam wszystkich widzów Listy Śląskich Szlagierów. Chris, wystąpił żeś na Szlager Top Festiwalu. Za co w imieniu producenta i swoją chciałbym ci podziękować, bo jeszcze okazji takiej oficjalnej nie było, więc teraz przyjmij nasze podziękowania. Przyjmuję, dziękuję. Tam na festiwalu też pojawiła się jako Lady in Red, Katarzyna Balicko obok ciebie. I tu pierwsze pytanie, bo się dość zastanowimy, czy to już stały punkt programu, czy jednak ino taki punkt na ten festiwal przygotowany. Jej osoba. Ona już koncertowała, Kasia już koncertowała ze mną dwa razy, wydaje się, że to był drugi występ od Kasi. Mm-hmm. Ja jej po prostu zaproponował, bo wiesz, Chris Oxford Duo, wiadomo, Oxford Duo, każdy kojarzy, że muszą być dwie osoby. No i fajnie by było, jakby ktoś koło Chrisa stanął i tam pośpiewał. No i że zaproponował Kasi, się zgodziła na to, wiesz, że bardzo chętnie by to zrobiła, że znał się trochę na tym, bo już wcześniej też występowała na większych scenach, także widziałek, że ma do tego po prostu chęci i ten materiał, jak to się go ładnie tańczy, ładnie wygląda. No i zgodziła się i no to wyszło. No i fajnie się to odbiło, fajnym echem. Ludzie odebrali to z takim jakby, bo już znali Kasia z innych projektów. Z innych projektów. Mhm. Powiedzieli, że nawet pasujemy, wiesz, jako duet. No to, także, dobrze, ludzie powiedzieli, pasujecie, to co, będzie częściej, czy... Znaczy... I tak, i nie, bo ja tych koncertów nie mam tak dużo tutaj w Polsce. Ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Ogodą, wiesz, że już teraz zaś by dał obiecywał, zaś będzie coś innego, także lepiej. Nie obiecywać. To jest, jak jest, zobaczymy, czas pokaże. Czyli tak poprawnie politycznie odpowiedział teraz Chris, że pożyjemy, zobaczymy. Wy zostańcie z nami, za chwilę kolejne pytania. Broń i patrz, gdy się z losem przyjdzie. Wspominamy jeszcze festiwal, bo ten też odbył się dosyć szerokim echem, a tam pojawiły się dwie nowości. Jedna nowość. Jedna nowość. Taka będzie wiosna. Wtedy się pojawiła. I tam już w tym numerze, jak ktoś nawet nie musi się za dobrze przysłuchiwać, po prostu słyszy Modern Talking. Tam te brzmienia, ta fascynacja jest. I powiedz mi, czy ta fascynacja już teraz pójdzie za tobą cały czas w kolejnych projektach? Ta fascynacja już mnie... prześladuję od lat 80., jak ta muzyka wyszła. Ja się w tych latach wychował. Ja mam taką sympatię do tych lat po prostu. Ja był kiedyś zafascynowany tą muzyką, a teraz ja mam okazję to zrobić. Moje marzenie jakby się spełniło. Ja mam okazję przekazać to ludziom. Tak jako ja, wiesz, żeby oni się z tego cieszyli. No i to już jest drugi taki numer. Tak go dość słychać tam Modern Talking, ale w ogóle tam z tych lat 80. to są rymy. Także jakby nowe brzmienia lat 80. To był taki mój plan i taki cel. Żeby... No to dwa numery, które już śmiało można powiedzieć do tego zaliczać, nie? Tak, tak jest. I do obu były zrobione do obu utworów teledyski. I mam nadzieję, bo już jest przygotowany kolejny utwór, no i kiedyś by chciał po prostu z tego taką płytę zrobić w rytm lat 80. Ale oczywiście w nowym brzmieniu, bo to słychać zresztą. Panie, tak kiedyś my się bawili, wiesz, w parach tańczyli. Czyli chciałbyś proste do tego... utwory, ale w nowych brzmieniach. Czyli śmiało można powiedzieć, że tym kolejny utwór, który jest już przygotowany, też będzie brzmiał trochę jak Modern Talking. Też. Nie mogę jeszcze zdradzić, ale w takim kierunku idziemy. Także. To jest chyba trafny kierunek, moi drodzy państwo, bo to, co kiedyś było dobre i sprawdzone, zaś wraca do nos. A czy wam się podobało? Mam nadzieję, że ja. Chris Oxford Duo razem ze mną. Pytania kolejne też już za chwilę. Niech nam zawsze w sercach miłość gra, niech po śladach szczęścia z nami gra, niech prowadzi w nocy i w dzień, słońce czy deszcz, śmiech czy łza. Więc tak, Chris, już my troszkę wyprzedzili przed chwilą kolejne pytanie, bo powiedziałeś, że chciałbyś, żeby ta płyta powstała. To więcej tego materiału na ta płyta już jest narychtowano? Taka płyta z tymi brzmieniami lat 80. No bo mamy dwa wypuszczone numery, trzeci się szykuje. No i jak to dalej będzie? No zostaniemy w tych rytmach. Jeden będzie wolniejszy numer, może ten drugi trochę szybszy, ale już w tych rytmach właśnie lat 80.
A jakby tak patrzeć czasowo, czy kiedy widzisz to już, te światełko w tunelu i tak, a przyszły rok na przykład. Widzę to i nawet marzę o takim, żeby taki winyl z tego był, bo jak to teraz, wiesz, już idziesz do sklepu i coraz więcej widać te winyle, że się pokazują, już zresztą od jakiegoś czasu. Mało także tego. Jakby jeszcze takie coś mi się udało, wiesz, zrealizować, to bym był bardzo szczęśliwy. Muszę ci bo ja kiedyś są te płyty na Szaberplacu kupował na Załężu z Modern Talking, że bym kiedyś pokazywał nawet mą wszystkie dopy. Wiesz, także jakby taką płytę wielką jeszcze dostać i ją Kaś jeszcze chce powiesić, to... Tłocznie twierdzą, że kolejka za wydaniem winyla jest, czyli winyl wraca do mody, wraca do łask. Twoje marzenie takie też jest, więc to też zaś wyprzedzę kolejne moje pytanie, ale to skoro winyl, to jeszcze tradycyjne CD do tego, czy już na przykład pójdziesz w nowoczesność i pendrive? Wiesz co, nie mam jeszcze żadnych planów, jeżeli o to chodzi, bo to jeszcze potrwa, zanim ta płyta w ogóle będzie wydana. Nie wiem, czy mi się uda to na drugi rok zrobić. Są takie plany, że koniec następnego roku. Jeżeli by tak było, to wtedy dopiero zacznę myśleć, czy to zrobić jeszcze na normalnym CD-ku, na CD, czy na pendrive'ie. No bo wiesz, no teraz bym musiał, jeszcze trzeba poczekać, aż wszyscy sobie zaś kupią te adaptery, co kiedyś były, bo tego też jeszcze, wiesz, nie mają wszyscy, ja? To jest racja, dlatego... Także dzisiaj nie ma kaj tego CD wsadzić, ale też nie wszyscy umieją wsadzić tego winela jakaś do jakiegoś. Czyli jakby jakby najlepszą odpowiedzią na to wszystko, jednak chyba już jest ten pendrive. Pendrive, tak. Ale no myślisz, że ta publiczność, nasza szlagierowa publiczność jest już gotowa na to, żeby Chrisa mieć na pendrive i się go wcierpnąć? Myślę, że ja, bo czasami spotkałem się już z takimi komentarzami, że wiesz, ty nie możesz mi to przesłać, ta płyta, albo mi to przegrać na pendrive'a, wiesz, nie? Przyszedł ktoś z pendrive'em albo ten, bo nie mówię, ja ci za to zapłacę, wiesz, jak nie, ale, ja ci zapłaca, żeby mi to przegrać, bo to akurat nie mógł już tego CD-ka wsadzić. Także myślę, że to jest ta druga, którą idziemy. Ale zobacz, jakie to jest ciekawe, Państwo też zwróćcie na to uwagę, bo kiedyś zawsze się dawało mało rzecz w gratisie, nie? A teraz na przykład może zrobić, że wydasz to jako pendrive, czyli mało rzecz, a w gratisie winyl. Taki winyl. Ale nie wiadomo, czy to się wszystko sprawdzi, słuchaj, bo pamiętasz, jak były kiedyś te mini dyski też takie? To nie przeszło. Każdy już zaczął te odtwarzacze kupować mini dyski, a jednak... Nośnik nie do końca to się spełniło. Nie do końca się sprawdził, aczkolwiek był bardzo trwałym. Bo jakby wejrzeć, to nie jeden szlagierowy artysta jeszcze Kaś ma schowany taki odtwarzacz. Tyż mu. Mało tego, ma swoje podkłady na tym jeszcze. Ale już go zniósł do piwnicy. Czyli coraz niżej z mini dyskami. Ale winyl, powiem ci, to by było zaskoczenie na szlagierowym rynku, jakby ktoś wydał płytę winylową jeszcze w stylu lat 80. No. I ogo dobrze to będzie sztos. Pasowałoby to, no. Optymalnie. Pasowałoby. Dobrze, panie, panowie, za chwilę będziemy kończyć nasz wywiad. Zostańcie z nami. Ostatnie pytanie za moment. Niech nam zawsze w sercach pięknie brzmi, jak po burzy tęcza blaskiem śni. I prowadzi z wiatrem pod wiatr, przez cały świat. Taka będzie wiosna, czyli numer Kery Hulos teraz w naszej top 10, teledysk zrealizowany, w top 10 nieźle se radzi, w zeszłym tygodniu 7, w tym tygodniu jeszcze się obejrzy na Kerym Placu. Ale trzeba też powiedzieć, że skoro ten numer idzie coraz to wyżej, to znaczy, że fanom się podoba. I powiedz mi, czy oni cię utwierdzają w tym przekonaniu? Masz takie od nich informacje, że to jest dobra droga, te takie brzmienia lat 80? Ja nawet, że wokalnie mi to pasuje, że w ogóle, już nie godzę, że do wieku mojego mi to pasuje, ale wokalnie mi to pasuje i ja zawsze się fascynuję tym moim, tą sympatią do duetu Modern Talking i to godzę na każdym wywiadzie prawie, wiesz, w różnych tam rozgłośniach i wiesz, pora razy i chciałem już to zrobić wcześniej, no jakoś tak, już tam zaczęli kiedyś te disco-polowe kapele też to robić, nie, i to dosyć też to fajnie się tam sprzedawało. Czemu by na naszym tutaj rynku takie coś nie zrobić, wiesz? I zaproponowałem jak to mojemu tak, producentowi. Mogło dojść, że taki numer zrobię, nie ma problemu. No jest jeden, drugi, wiesz, i myślę, że... I teraz słuchasz tych ludzi, co go dają, albo maile mi posyłają, że fajna piosenka, coś innego, wiesz, że... Zaraz im się przypomina, jak to kiedyś było na tych zabawach, dancingach, wiesz? Ale widzisz, teraz rzeczywiście da zdanie. To jest też troszkę odkrycie tego,
że świat tego jakby potrzebuje, bo dowodem na to jest numer, który można powiedzieć został hitem tegorocznych wakacji, czyli Italo Disco w wykonaniu The Colors. Światowy hit. Mhm. Chłopcy zrobili numer w stylu Italo Disco, prosty, łatwy, skoczny. I przypadł wszystkim do gustu, ty robisz szlagierowe numery, czyli idziesz za światowym trendem i też wszyscy gadają, że jest okej. Okay. Czy to też nie jest tak, Chris, że chyba warto posłuchać tego, co ta ulica Godo i potrzebuje? Warto, naprawdę warto, bo ty możesz sobie coś tam wymyśleć i akurat, ale to nikaj powiedzmy nie sprzedasz, jak to się Godo, ja, bo nikt tego nie będzie słuchał, ale ja myślę, że każda muzyka ma swoich odbiorców, ale jak wszyscy zauważyli, że jednak wracamy do tych utworów. One będą, jak to się go do te evergreeny, one zawsze są aktualne. Yokai Ida, wiesz, albo coś, to ludzie nie chcą tych nowych numerów słuchać. I no nie wiecie, graj te stare, graj 80 lata, graj 90, jakieś tam już nie godą o tych 70, od tam smoków czy jakieś tam, wiesz, bo już... Ale jednak każdy, dzisiaj jakiś numer wychodzi, obojętnie jaki, nie dość, że ty nie wiesz, kto go śpiewał, to on za chwilę zniknie i go nie ma. Często jednak ludzie, ja grajcie te starsze numery i to się bardzo fajnie sprzedaje. Najwięcej tańcują ludzie, bo ja też gram takie okolicznościowe imprezy czasami, wiesz, i jak gramy coś nowego, no to tu widzisz po twarzach tych ludzi albo coś, a potem jak już te stare, no to oni wszyscy razem śpiewają, wiesz, tańcują w parach, także to jest bardzo miłe i myślę, że to jest fajny pomysł, żeby tak zaś wznowić te utwory. Oczywiście te brzmienie jest troszkę inne dzisiaj, no ale... Ale zaczerpnięte od tej klasyki lat 80. Tak, dokładnie. Dobrze, panie, panowie, to co? My będziemy się po leku żegnać z naszym gościem, bo właśnie, tutaj w studium, laureat szlagieru za 2022 rok, uczestnik Szlagier Top Festiwalu, Chris Oxford Duo. Dziękuję ci za spotkanie. Ja również dziękuję wszystkim widzom Listy Śląskich Szlagierów. Pozdrawiam serdecznie wszystkich fanów i głosujcie na Chrisa Oxford Duo.